Ja nigdy nie myślałam, że pan w taką pogodę z domu wyjedzie. Ja też tak. No, chociaż troszkę zmokłem, ale tak, jak mam taki jak ten płaszcz, prawda, nieprzemakalny, oczywiście on jest nieprzemakalny, ale jak człowiek się poci, to wszystko jedno paruje i wszystko jedno mokre się robi, nie? Ja tak sobie myślałam, chyba on przepuszcza, ale to nie, to on tylko to para się skrapla tam pod tym płaszczykiem. Urodziłem się koło Wilna, 7 km od Wilna, w takich miejscowości Mikuciszki, w 1946 roku. Później, jak był okres repatriacji, tato i mama tak ustalili, bo na razie tak się wahali, raz jadą, raz nie jadą, no ale zdecydowali się i przyjechali do Polski. Chcieli, żeby coś ten rząd zapłacił nam, jak jechaliśmy do Polski, to powiedzieli, jak chcesz, to bierz na plecy i nieś to ziemię sobie. No przecież ziemi nie weźmie na plecy, nie przywiezie do Polski. Otrzymać. Tak, ja wiem, ale no, a na chodniku w sensie. Ale krawężniki są duże, trudne do pokonania. No. Można. Tak? Ten pan, który mnie spotkał, to mówi, że żebym chodnikiem jeździł, ale chodnikiem jadąc są krawężniki, że czasami takie wysokie są krawężniki, że nie ma sposobu, żeby ten pokonać krawężnik. Stało się to tak, że jadąc na urlop, dostałem ten bilet z wojska, znaczy taki daremny, że za przejazd się nie płaci. No ale wsiadłem do pociągu w Warszawie, nie wiedząc, że jadę pociągiem pośpiesznym. Więc przychodzi konduktor, sprawdza bilety i ja mu okazuję. On mówi, a czy pan wierzy chociaż, że jedzie pociągiem pośpiesznym? Ja mówię, dopiero od pana się dowiaduję. Jeszcze mówię, nic takiego nie widziałem. No, nie. No i ten konduktor mówi do mnie tak, jeżeli pan posłusznie wysiądzie i kupi na stacji Małkinia bilet za 5 zł. No to mówię, będziesz pan mógł sobie kontynuować jazdę dalej. A ja mówię, a ile ten pociąg będzie stał? On mówi, że 8 minut. Niech łaska zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Przebacz, panie, przebacz ludowi swojemu. A nie bądź na nas zagniewanym na wieki. Przybiegam na stację tą i przede mną bieg jeszcze po cywilnemu człowiek. No to on dostał ten bilet, a ja mówi do mnie, ja podaję pieniążki gotowe, już odliczone do zapłaty. Mówi ta, co sprzedaje, biegnij szybko, bo pociąg już ruszył. Ja myślę, miał stać, a już ruszył. Wybiegam i nie czekam, aż dojdzie do mnie ostatni wagon, bo wiedziałam, że tak powinno być, że w ostatni wagon najlepiej, najbezpieczniej wsiadać. Ale ja myślę tak, jeżeli to jest pośpieszny i on nabierze większego rozbiegu, ja wcale nie będę mógł wsiąść. Więc to mnie przyspieszyło, że trzeba no, biegnąć, trzeba wsiąść i trzeba tego. No i tak zrobiłem. Tak, bo poprosiła mnie ta pani, żebym teraz jest jedna osoba tam, to poprosiła, żeby ja przyjechał. Chociaż mam te popodłączane, tam wszystko robili przy mnie tego, także poprosiła, żebym przyjechał. No to ja już myślę sobie, no pojadę, jak już proszą, to trzeba zajechać. A to było już, był styczeń, stopnie już były obrodzone. No i otworzyłem drzwi i widocznie pod prąd, drzwi jak otwierałem, bo pod prąd powietrza. No i właśnie tymi drzwiami zepchnęło mnie ze stopnia pociągu. No i zjechałem po prostu prosto nogami pod koła, a byłem oparty o peron, plecami. I koła migali mnie przed oczami. I tak 8 kół przeszło przez nogi, ciało mi na sieczkę, począwszy od chyba piszczela, tak to już zaczęło, przed kolanem. I później coraz bardziej gruchotały mi kości i słyszałem, odczuwałem to, jak gruchot tylko kości takich były. No już nie było możliwości, żeby tam stamtąd się wyrwać, więc później jeszcze uniosłem się na lokcie, już byłem przejechany całkowicie,
ktoś tam zauważył, zerwał hamulec bezpieczeństwa. No i zahamowało to i powysiadali ludzie, powysiadali tego i patrzyli, że już żołnierz jest ranny. No nie? I jechał w tym pociągu policjant i jechał też felczer. I oni we dwóch wysiedli, to pas wojskowy zdjęli i jeszcze inny pas. No i właśnie tymi pasami zaciskali mi te końcówki nóg. A ja się uniosłem jeszcze na lokciach i popatrzyłem, jak daleko mam ucięte. Akurat tak ucięte, jak i mam. Jedna końcówka to jest 25 cm, a druga 10. No i zobaczyłem, że para tylko wali, a ja już nie mam ani siły, ani już i w oczach. Znaczy wszystko tak było, że tylko jasno się zrobiło. No i właśnie tylko myślałem, Panie Boże, daj mi tyle sił.